Bracia i siostry, Chrystusie Panu, już trochę zapomnieliśmy o synodach na rzecz rodziny, które odbyły się na początku pontyfikatu papieża Franciszka. I po pierwszym z tych synodów jeden z polskich biskupów, pytany o kontrowersje wokół niego, odpowiedział krótko: stoimy wobec apokaliptycznej schizmy, o której mówili Jezus i Maryja. I faktycznie, ponieważ te synody różniły się od wszystkich poprzednich tym, że przekroczono czerwoną granicę, którą wyznacza Prawo Boże. Część hierarchii Kościoła ją przekroczyła, część na tej granicy nieprzekraczalnej się zatrzymała, czy uznała ją za nieprzekraczalną. I zaczęło się przeciąganie liny, które trwa do dziś, a ten, który jest głównym arbitrem, nie wskazuje jednoznacznie, której ze stron, a właściwie wydaje się dawać milczące przyzwolenie niewłaściwej stronie. Nie pierwszy raz to w historii, ponieważ podobnie zaczął się zachowywać święty Piotr. Czytamy to w Dziejach Apostolskich, kiedy zaczął trzymać z fałszywymi braćmi, którzy żądali, aby nawróceni chrześcijanie zachowywali prawo żydowskie. I faktycznie, gdyby święty Paweł nie napomniał świętego Piotra, że zachowuje się dwuznacznie, obłudnie, dzisiaj wszyscy biegalibyśmy w jarmurkach. Stoimy wobec wielkiego kryzysu i nie możemy zamykać na to oczu. Ale przede wszystkim musimy zrozumieć, że tego kryzysu nie rozwiążą żadne reformy. Bo jeżeli ten kryzys jest kryzysem ostatecznym, to rozwiązania znajdują się w Słowie Bożym, zwłaszcza w ostatniej księdze, Księdze Objawienia. Sytuacja obecna Kościoła jest podobna do tej, którą przeżywała synagoga, kiedy 2000 lat temu Bóg stał się człowiekiem. A synagoga była w takim stanie duchowego rozkładu, że Bóg jej nie reformował. Pan Jezus nie stał się arcykapłanem, ani uczonym w piśmie, ani wodzem, który wygonił Rzymian, ani królem. Chociaż jako król został ukrzyżowany. Pan Jezus nie przeprowadził reformy liturgicznej w świątyni, ani Talmudu nie poprawiał, ani nie wygonił Rzymian, ani reformy społeczne nie przeprowadził. Tylko mówił: nawracajcie się, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. I ci, którzy poszli za tym wezwaniem, wyprowadził z synagogi. I to samo uczyni Pan Bóg przed swoim powtórnym przyjściem, kiedy Kościół osiągnie swój dramatyczny stan duchowy. Nie będzie Pan Bóg przeprowadzał reformy, ale po prostu resztę z tych struktur nierządnych wyprowadzi. I o tym właśnie czytamy w 17 rozdziale Księgi Objawienia. Mój ludu, wyjdź z nierządnicy, aby nie brać udziału w jej grzechach i w karach, które
za ten grzech spadną. Możemy się więc zapytać, dlaczego to uczynił Pan? Dlatego, że człowiek nie chciał się zmienić. A dlaczego synagoga nie chciała się zmienić? Bo uczyniła z Boga swojego bożka, swojego sługę. To synagoga chciała narzucić Jezusowi, jaki ma być. A ludzie szli za głosem synagogi. Dlatego uczniowie w drodze do Emaus po ukrzyżowaniu Pana Jezusa mówili: a myśmy się spodziewali. Czego się spodziewamy po Panu Bogu? Że spełni nasze zachcianki? A przecież całe Słowo Boże mówi, że to my mamy pełnić wolę Boga. Co umawiamy w modlitwie Ojcze Nasz codziennie? Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. A potem mówimy: a myśmy się spodziewali. I Pan Jezus nie zmieniał synagogi, ponieważ nie była na tyle pokorna, żeby chcieć się zmienić, żeby chcieć się naprawić. I słyszymy: przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Ale tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgła. Ten kamień węgła, na tym kamieniu powstaje Kościół Chrystusowy. A więc synagoga stworzyła sobie Boga na swój obraz i podobieństwo. Tymczasem rolą Kościoła jest pomagać ludziom odkrywać w sobie Boży obraz i pilnować zasad, jakie Bóg nam daje, aby ten obraz w sobie zbudować. Co znaczy stworzyć sobie Boga na swój obraz i podobieństwo? To znaczy zapomnieć, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za zło karze. Że Bóg jest owszem miłością, ale nie jest Bogiem milusińskim, wszystko tolerującym i głaskającym. To znaczy zapomnieć, że tylko Jezus Chrystus jest drogą do Boga. Nie ma wielu dróg do Boga. Owszem, każdy ma swoje życie, ale każdy wiedzie przez Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli jest wiele dróg do Boga, to znaczy, że nie ma żadnych zasad. Więc stworzyliśmy sobie Boga bez zasad, tak, iż wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby się zbawić, cokolwiek by to nie znaczyło. Ale nie wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby się zbawić i nie wystarczy wierzyć w kogokolwiek. Tylko trzeba wierzyć w Jezusa Chrystusa. Bo nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, powiedział Pan Jezus. A skoro stworzą sobie Boga na swój obraz i podobieństwo, to jak powiedział Pan Jezus, będą was zabijać, myśląc, że oddają cześć Bogu. Na razie dotyczy to niektórych, przynajmniej muzułmanów. Zabijają, myśląc, że oddają cześć Bogu. Ale to samo czynili Żydzi z synagogi szatana i to samo będzie czynić nierządnica. Co dalej mówi Pan Jezus? Wykluczą was z synagogi. Ci, którzy prześladują, nie są niewierzący. Dalej słyszymy: będą was biczować w synagogach na świadectwo im i poganom. To nie Rzymianie pierwsi się do biczowania brali. Będą was biczować w synagogach na świadectwo im, czyli Żydom, i dopiero poganom. To jest Ewangelia, to nie jest Księga Objawienia.
A więc ucisk, wielki ucisk zgotuje Kościołowi Chrystusowemu nierządnica, która jest częścią wielkiego Babilonu. I to częścią, która decyduje, rozdaje karty, bo co mówi nam 17 rozdział Apokalipsy? Nierządnica, która ujeżdża bestię. Kiedy to nastąpi, święty Paweł mówi, powtórne przyjście Pana, drugi rozdział drugiego listu do Tesaloniczan, powtórne przyjście Pana przyjdzie, kiedy przyjdzie odstępstwo. Pojawi się człowiek grzechu, albo lepiej tłumacząc bezprawia, i kiedy ustąpi ten, który go powstrzymuje. Rozeznanie tych praw zawartych w Słowie Bożym jest naszym obowiązkiem. Pan Jezus zaczyna Księgę Objawienia słowami: błogosławieni, którzy czytają słowa tej księgi i zachowują je.